Po raz pierwszy w tym sezonie kulturalnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie z historią, współorganizowany przez Bibliotekę oraz Muzeum w Ostródzie cykl spotkań, zwykle poświęcony jest historii lokalnej. Tak było też na ostatnim spotkaniu, odbywającym się pod tytułem Gdy chłop księdza poucza, w trakcie którego pastor Dawid Banach wygłosił referat na temat mazurskiego ruchu gromadkarskiego. Zostałem poproszony, by dziś na naszym spotkaniu z historią tutaj w Ostródzie opowiedzieć troszkę o gromadkarzach mazurskich, o ich pobożności, obyczajowości. No a jakby w temacie chcieliśmy uchwycić przede wszystkim relacje z duchowieństwem ewangelickim, jak Mazur, pobudzony religijnie, czyli gromadkarz, budował swoją relację ze swoim duszpasterzem. A różnie z tym bywało, jak zebrani na spotkaniu mogli się dowiedzieć od prelegenta. Powstały w XIX wieku ruch gromadkarski zyskiwał swoich zwolenników szczególnie wśród bardziej pobożnej, wręcz pietystycznej ludności, która zafascynowała się przybyłymi na terytorium Prus Wschodnich, a dzisiejszej Polski i Litwy, braci zalzburskich. Miejscowa ludność dążyła do tego, żeby odnowić swoją religijność, wypełnić ją treścią, by oprócz nabożeństw niedzielnych, jakby tradycyjnych spotkań kościelnych, odbywały się również dodatkowe modlitwy, spotkania, były wygłaszane dla nich kazania, jednak czyniły to już osoby świeckie. Gromadkarze byli jednak dość podzieleni i gdy jedne grupy mniej lub bardziej trzymały się kościoła luterańskiego, to niektórzy oddalali się od niego, tworząc sekty. Wygłoszony referat był pracą magisterską Dawida Banacha, dla którego temat nie jest tylko historyczną ciekawostką. Jako Mazur, jako ewangelik, no jako luteranin, w korzeniach moi przodkowie również należeli do ruchów gromadkarskich, co było dla mnie pewną ciekawostką i w czasie studiów chciałem to zagadnienie zgłębić i też jakby określić tego całość, nawiązując też do działalności księży ewangelickich z Nidzicy, księża Jerzego i Ryszarda Otellów, którzy właśnie tą tematyką się zajmowali. Lekkość opowiadania charakterystyczna dla pastora Banacha, która zarówno wyjątkowo zainteresowała tematem słuchaczy, jak i miejscami ich wręcz rozbawiała, sprawiła, że dwugodzinne spotkanie minęło niepostrzeżenie. Pozostaje życzyć, aby następne, odbywające się co miesiąc w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkania z historią, były nie mniej pasjonujące.